Państwa, ja ucieknę od świata idei, od świata teorii ekonomicznych, dlatego że to, co chciałem Państwu powiedzieć, po części wynika oczywiście z faktu, że jestem ekonomistą. Niestety, tutaj się dowiedziałem, o czym będzie dyskusja i przeczytałem już po zaproszeniu książkę pani profesor, to sobie pomyślałem, no ładnie, to zostałem tutaj zaproszony jako chłopiec do bicia, jako przedstawiciel tego świata zła, jakim jest ekonomia, świata, który zdominował wszystko inne. No nie będzie lepiej. Tak sobie pomyślałem, ale potem jak przygotowywałem się do spotkania z Państwem i zacząłem też grzebać w różnych faktach. Dlatego, że przesłuchałem też, poza przeczytaniem książki pani profesor, przesłuchałem wszystkie taśmy, jakie były z poprzednich spotkań. I powiedziałem tak, wiele opinii, pod którymi się podpisał, powiedział tak, to są moje opinie, zgadzam się, podzielam ten krytyczny punkt widzenia państwa na edukację, na jej obecny stan, ale jednocześnie część z państwa narzekała tam na wszystko, to znaczy na to, że została edukacja urynkowiona i w związku z tym mamy określone efekty tego faktu. Ale jednocześnie narzekali państwo, że to państwo właśnie, państwo jako instytucja wtrąca się do edukacji, a że państwo z natury uważamy jest durne i niekompetentne, no to oczywiście to też rodzi jakieś problemy. I wniosek, jaki ja po wysłuchaniu tych wystąpień wyciągnąłem, że tak naprawdę to państwo marzycie o czymś, o powrocie do czegoś, co na pewno nie wróci. Czyli do czegoś, co z jednej strony będzie takim wolnym światem akademickim, wolnym od ingerencji z zewnątrz, ale jednocześnie bogatym, bo ktoś da pieniądze, nie wiem. Rynek nie chce, państwo nie chce, no ale te pieniądze same gdzieś tam powinny nam cholera spadać tutaj, żebyśmy mogli sobie żyć dostatnio i nie czuć się pokrzywdzeni przez nas. Otóż pogrzebałem w związku z tym i chciałem państwu kilka zaledwie faktów pokazać, dlatego że jeżeli dyskutujemy o ekonomii, to powinniśmy chodzić później. Od razu też chcę powiedzieć, że z bardzo wieloma opiniami pani profesor Rutkowiak i pani profesor Potulicki ja się zgadzam, no, że rzeczywiście to jest pewien problem i rola idei które już momencie, to już nie widzę tutaj, to i rola idei neoliberalnych jest oczywiście ważna, ale ja bym nie przeceniał tego, dlatego że poza wszystkim, po pierwsze, nawet jeśli chodzi o ekonomię, i tutaj kolega to dobrze przedstawił, ekonomia to nie jest tylko neoliberalizm, to nie jest tylko gdzieś ja tutaj sobie schowałem, no i za momencik to znam. Ekonomia to nie jest tylko neoliberalizm. Są różne nurty ekonomii, to nie jest tak, i to jest chyba teza, z którą może najbardziej się nie mogę zgodzić. To nie jest prawdą, że ekonomia opanowała czy zdominowała edukację. To nie jest prawda. To tak nie jest. Otóż jak popatrzymy na fakty, to tak, w długim okresie, a długi okres to jest kilkadziesiąt lat, czy nawet może być 100, to w długim okresie wydatki na edukację ze strony zarówno osób prywatnych, czy instytucji prywatnych, ale i państwa stale rosną. Tam są oczywiście krótkookresowe wahnięcia, ale jak popatrzymy na trend, jest stale wzrosły. Stale rośnie też, czy wydłuża się przeciętny okres kształcenia
we wszystkich prawach. We wszystkich prawach. Czyli tam napływa coraz więcej środków do tego sektora. One są lepiej lub gorzej wykorzystywane, ale nie ma wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z sektorem, który się rozwija. I teraz, jeżeli możemy mówić o pewnym wpływie idei neoliberalnych na w ogóle na nasze życie, na gospodarkę, ale również i na edukację, to możemy mówić o tym w okresie ostatnich, no powiedzmy, 30 lat, tak? bo to mniej więcej tak jest. Co się w tym czasie stało? Co ci neoliberałowie zrobili? Okazało się, że co? Wydatki na edukację rosną. Co więcej, proszę Państwa, rośnie kontrola państwa wszędzie nad systemem edukacyjnym z bardzo banalnego powodu. Państwo daje coraz więcej pieniędzy. W związku z tym chce to kontrolować. Dziwne? Nie. Nie, to nie jest dziwne. Dalej rośnie właśnie, wydłuża się ten okres kształcenia. I co więcej, trzeba sobie jasno powiedzieć, że korzyści z edukacji, zarówno korzyści ogólne, makroekonomiczne, jak i korzyści indywidualne, te pierwsze rosną, te drugie są nadal na bardzo wysokim poziomie. Co mam na myśli, mówiąc o makroekonomicznych korzyściach? Otóż istnieje bardzo silna dodatnia korelacja pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych krajów i poziomem wykształcenia ludzi. Oczywiście to nie jest prosta przyczynowo-skutkowa zależność, tak? ale nie ma kraju bogatego, w którym ludzie byliby kiepsko wykształceni, nie ma kraju, w którym ludzie są dobrze wykształceni, a kraj jest biedny. To powinno dać nam do myśli. Jeśli popatrzymy na indywidualne korzyści, to proszę Państwa, znowu prosta zasada, która sprawdza się i u nas, chociaż może w to nie do końca wierzymy. Wykształcenie jest nadal bardzo dobrą inwestycją. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, to są szacunki za rok ostatni, które widziałem, za rok 2010, różnica pomiędzy tak zwanym dochodem w ciągu całego życia, czyli lifetime earnings, osób z wyższym wykształceniem i osób, które kończą tylko szkołę średnią, wynosi $1 milion. $1 milion. I nie zmienia się od dłuższego czasu. W Polsce przeciętne wynagrodzenie osób z wyższym wykształceniem w tak zwanym sektorze przedsiębiorstw, a więc abstrahując od sfery budżetowej, jest na poziomie, znowu w 2010 roku, to takie dane w GUS-ie są, na poziomie 160% średniej, natomiast ludzi po maturze, po liceum ogólnokształcącym, na poziomie 77% średniej, czyli ponad dwa razy więcej osoby z wyższym wykształceniem zarabiają niż osoby ze średnim. Więc pomijając wszystko inne, naprawdę opłaca się kształcić. Alarm, który podniósł się parę tygodni temu, że oto chyba w drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia absolwentów uczelni wyższych w Polsce wzrosła do 25%. Okej, 25%. A przepraszam, kiedy była dużo niższa? Otóż sprawdziłem statystyki wstecz. Najniższa była w 2003 roku i wynosiła 15,4%. Okresie bardzo dobrze. To oczywiście 25% to jest marnie, to jest źle, to nie ma się z czego cieszyć. Tak? To jest problem. Tak? To nie jest jakiś wielki dramat. Jeżeli popatrzymy, że stopa bezrobocia absolwentów liceów jest 55%.
Techników 40, a szkół zawodowych, o ile dobrze pamiętam, 37 czy 38. No więc, i w każdym kraju, którykolwiek z Państwa weźmiemy pod uwagę, to okazuje się, że istnieje absolutnie niemal 100% korelacja pomiędzy wysokością zarobków a wykształceniem i ujemna korelacja między wysokością stopy bezrobocia a wykształceniem. Czy w związku z tym do edukacji nie należy podchodzić również podkreślam, od strony ekonomicznej? Zostawiam Państwu podkreślam. Teraz jak wrócimy do idei neoliberalizmu. Trzeba, proszę Państwa, pamiętać też, że różne idee krążą po świecie i dopiero pewna konfiguracja czynników, które w rzeczywistym życiu społecznym się pojawiają, sprawia, że te idee zaczynają mieć realny wpływ na to, co się dzieje. Otóż tutaj mówił Marian przedtem o Keynesie. Otóż teoria Keynesa zrodziła się dlatego, że nie można było sobie poradzić, ówcześni ekonomiści i politycy nie mieli sobie poradzić ze skutkami wielkiego kryzysu. Dlatego, że nie można było objaśnić tego, co się stało w 29 roku, posługując się instrumentarium neoklasycznej ekonomii. Ale tak samo, kiedy pod koniec lat 70. pojawiła się w świecie stagflacja, czyli jednoczesny wzrost bezrobocia i cen, co się przedtem nie zdarzało, bo było albo jedno, albo drugie, to nagle okazało się, że teoria Keynesa zupełnie się tutaj nie sprawdza. I polityka oparta na interwencjonizmie państwowym okazuje się nieskuteczna. W związku z tym nastąpił powrót, renesans liberalnych w tej wersji neoliberalnych idei i pomysłów. Teraz stoimy w kolejnym punkcie zwrotnym, w którym nie wiemy, co robić. Edukacja jest w kryzysie, ekonomia jest w kryzysie. Nie wiem, bo to, co się stało, to, co się dzieje wokół nas teraz, jest bardzo trudne do wytłumaczenia, żeby nie powiedzieć niemożliwe do wytłumaczenia, w świetle tego, co wiemy, tak, z takich, powiedziałbym, standardowych teorii ekonomicznych. Pani profesor w swojej książce słusznie przytacza pracę, czy powołuje się na pracę Friedmana, ale nie Miltona Friedmana, tylko Romana Friedmana. Roman Friedman. Tak jest. Pan profesor też ma do niego? Mam jego książkę. Tak, to jest Polak z pochodzenia zresztą. I który napisał książkę Ekonomia wiedzy niepewnej. Tak? Przetłumaczoną? Tak, przetłumaczoną na polski. Tak? I to jest książka, która jedna z kilku, które pokazały się w ostatnim czasie, bo również jest świetna książka o Keynesie Roberta Spiegelskiego, Keynes Powrót Mistrza, też przetłumaczona, wydana w tym roku w Polsce. I jakiś wspólny element w tych książkach, które są zupełnie inne, ale wspólny element to jest to, że musimy się pogodzić z niepewnością, tak? Z niepewnością trudną do oszacowania, więc nie mogącą służyć na przykład, czy taką niepewnością, którą się nie da wyliczyć, tak jak to liczą na przykład banki, badając, analizując ryzyko niespłacania kredytu przez klientów. Nie możemy tego zrobić, bo jest tak dużo czynników, tak bardzo zdynamizowanych, że to wszystko się nakłada i połapać się w tym jest strasznie trudno. Więc ja się zgadzam, tak? Żyjemy w bardzo niepewnych czasach, tak? Zupełnie trudnej do warunka, kiedy przyszłość rysuje nam się bardzo mgliście, tak? I scenariuszy może być wiele, to trzeba się z tym pogodzić. Tak? Nie musimy wierzyć, czy nie powinniśmy wierzyć prognozom ekonomicznym, które się co chwila zmieniają. Zawiodła nas matematyka jako narzędzie, które ekonomiści wykorzystywali.
Ja też tutaj już na marginesie, bo to drobiazg, ja bym nie przeceniał pani profesor, bo pani profesor tam w tej swojej książce akcentuje taką negatywną rolę takiej teorii, tak zwanej teorii racjonalnych oczekiwań, tak? Jako czegoś, co, bo to jest rzeczywiście skrajnie neoliberalna teoria, tak? To jest prawda. Ale poza tym, że paru reprezentantów tej teorii udało się dostać Nagrody Nobla, tak, no, co nie jest rzeczą do pogardzenia, to jednak i wpływ tej teorii na życie, tak, na realia gospodarcze był naprawdę niewielki, tak, bo to były czysto abstrakcyjne koncepcje. Więc ja bym nie przesadzał, tak? Znacznie gorzej przyłożył się do tego wszystkiego Friedman ze swoim monetaryzmem niż i jego uczniowie, niż teoria racjonalności. Ja o tym wiem, panie profesorze, ale tu zaimponowało mi jednak jakiś ruch myśli, którego nie widzę w edukacji niestety. No to nie wiem, jak jest jeszcze gorzej w edukacji niż w ekonomii, to się cieszę. Nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Ale teraz wracając zupełnie do realiów, bo również chcę powiedzieć dwa słowa o swoich doświadczeniach jak to się ładnie mówi, menedżera w edukacji, tak? Bo byłem przez 13 lat dziekanem wydziału. I w warunkach znacznie różniących się od uniwersytetu, dlatego że nasz system uważam, że jest lepszy niż na uniwersytecie, ponieważ jest decentralizacja finansów i w związku z tym dziekan jest odpowiedzialny za budżet. I tak, jak słyszę, że na uczelniach jest że uczelnie są zekonomizowane nadmiernie, to prawdę mówiąc się śmieję. To się śmieje. Dlatego, że moja diagnoza jest dokładnie odwrotna. Proszę Państwa, gdyby było więcej ekonomii, czy więcej rachunku ekonomicznego na uczelniach, one by działały znacznie sprawniej. Znacznie sprawniej. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. W tej ogólnej bidzie i nędzy, tak? Bo tam mówimy, za mało środków tego. Ile my pieniędzy przepuszczamy? To jest tak jak służba zdrowia państwowa. Studnia bez dna. Studnia bez dna. Nie ma takich pieniędzy, których my byśmy nie umieli przepuścić. Tak, no jest okej, okay, tak? Więc to naprawdę nie jest tak. To, że szlak nie trafia na punktomanię, tak? Że na rankingi, na KRK teraz, tak? To jest zupełnie inna sprawa, ale to nie ma nic wspólnego z ekonomizacją. Tak? To są biurokratyczne zabiegi, pańska, co to ma wspólnego z rachunkiem ekonomicznym. Więc nie wrzucajmy też wszystkiego do jednego worka. Rachunek musi być mądry, to nie może być rachunek taki jak w firmie. Też ja nie znam żadnej poważnej pozycji ekonomicznej, której ekonomista stawiałby znak równości między usługą edukacyjną, a tak jak pani profesor mówiła, normalnym towarem, tak, czy zwykłym towarem. No nie ma czegoś takiego. Tak? Trasiewicz w latach 80. No tak, ale no dobra, jak my Trasiewicz, tak, no. Zresztą mój nauczyciel też mówił, tak? Ale wtedy tego nie uczył jeszcze. I nie ma nikogo, kto by stawiał znak równości pomiędzy uczelnią i przedsiębiorstwem. Nie, słuchajcie, nie, a już na pewno nie na waszej uczelni. Tak? Na pewno. Tak? Na pewno. Tak? Na pewno nie. Więc nie wszystkie bolączki, tak, wynikają z neoliberalizmu i nie wszystkie bolączki wynikają z nadmiernego urynkowienia czy ekonomizacji. Nawiasem mówiąc, też trzeba sobie pani profesor powiedzieć jasno, że powiedziała pani takie zdanie, które ja sobie zapisałem, że neoliberalizm różni się od liberalizmu tym, że ten liberalizm, ten lepszy, który był taki fajny w miarę, to on zakładał kontrolę państwa. Nie, no gdzie? No. Ja powiem, już nie podeprzeć mają. Nie. Liberalizm w wydaniu Smitha, Ricarda, Ricarda może mniej, ale Smitha, Milla, no nie, to
Proszę Państwa, wtedy, kiedy te idee liberalne w XIX wieku w mniejszym lub większym stopniu, tak, działały, funkcjonowały w świecie, no to udział państwa w gospodarce, tak, licząc wielkością budżetu, był rzędu 5-10, potem 15%. Tak. Kiedy idee neoliberalne doszły do głosu pod koniec lat, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, udział państwa przekraczał grubo 30%. Sięgał też w niektórych przypadkach do 40%. I dzisiaj wynosi też ponad 30%, tak? Po 30 latach liberalizmu. Reagan, nielubiana postać, tak? Ale, który mówił ciągle, że prawda będzie dług zmniejszał, deficyt ciął, zostawił gospodarkę, budżet amerykański w znacznie gorszym stanie niż wtedy, kiedy zaczynał swoją pierwszą pracę. Nie udało mu się, chociaż chciał. Mówił co innego, życie szło własnym toku. Dobrze, podsumowując. Ja bym powiedział tak, że to, co się stało z edukacją, ja przede wszystkim mówię tutaj o szczeblu wykształcenia wyższego, dlatego że no, tutaj jakoś tam w miarę kompetentnie mogę coś powiedzieć. Znaczy tak, umasowienie edukacji wynikało nie z tego, że do głosu doszły idee neoliberalne, tylko było pewnym obiektywnym trendem wynikającym z bardzo, bardzo wielu przyczyn, tak? Z presji społecznej, z bardzo różnych rzeczy. Tak na, kiedy się zaczęło tak naprawdę, to starsi z Państwa, znaczy starsi to mówię w moim wieku, tak? Pamiętają, bo to było po maju 68 roku, tak? W Europie. I wtedy rzeczywiście ten kryzys 68 roku zmienił myślenie o edukacji. Tak? Tutaj Pani Brzozowa ma rację, że teraz nie ma tej refleksji, czy jest jej za mało. Tak? Wtedy była. Tak? Taka czy śmieszna może dzisiaj nam się wydaje, ale była. Więc to nie, jakby trend do umasowienia jest niewywołany neoliberalizm. I wreszcie, uciekła mi myśl właśnie, bo chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Aha, że to wiadomo, no i to jest, no to wszyscy wiemy, bo albo jesteśmy studentami, albo pracujemy na uczelni, tak? No nie ma cudów, żeby można było pogodzić umasowienie z wysokim poziomem kształcenia. To nie ma. Ale prawda, moi dziadkowie, jak ja zdawałem maturę, narzekali, że to jednak to nie jest ta matura, którą oni zdawali, tak, w zaborze carskim. No nie, to nie byłem specjalnie chwalony, tak, czyli nagradzany za to. Upowszechniła się matura, no to też trochę zeszła na psy. I teraz upowszechniły się studia i dyplom przestaje być wyróżnikiem, tak. Być wyróżnikiem, być przepustką do jakiejkolwiek elity. To się po prostu zmienia. Tak? I co z tym można zrobić? Moim zdaniem jedynym sensownym rozwiązaniem jest jednak zdywersyfikowanie, używając takiego może nie najlepszego tutaj słowa, instytucji kształcących na poziomie. Bardzo takie brutalne zdywersyfikowanie. Wy możecie kształcić na poziomie tylko pierwszym, wy możecie na drugim, wy możecie na trzecim. Bez żadnej tutaj demokracji, bez żadnego chakmęcenia minimum kadrowym, bez żadnych wykrętów. Jeśli się tego nie zrobi, a to może zrobić państwo, więcej rynek tego nie zrobi, albo mógłby zrobić, ale to będzie trwało i koszty społeczne będą bardzo duże, to nic z tego dobrego nie będzie. Dobra, dziękuję Państwu i przepraszam.